oczywiście samorząd polski, czyli wy wszyscy, nie Jacek Sutryk, bo Jacek Sutryk dzisiaj jest, jutro go nie ma, tylko wy wszyscy będziecie mogli liczyć na wsparcie. Dobrze, no to kochani, jeszcze raz pokazuję wam bebechy. Jesteśmy na stadionie miejskim, o czym świadczy ten oto piękny herb pięciopolowy z tym Janem Chrzcicielem na samym środku. Moi drodzy, no i tu jest oczywiście herb naszego klubu, 75 lat. Śląska Wrocław to jest miejski brand, miejska marka, szczególny klub, który buduje sportową historię i tożsamość tego miasta. I moi drodzy, z tego miejsca, tu są dwa dywaniki, tu są dwa dywaniki, z tego miejsca, słuchajcie, wychodzimy, czy wychodzą piłkarze, ale dobra, wczujmy się troszeczkę w tą sytuację. Z tego miejsca właśnie, ci, którzy się spóźnili, to niech żałują, z tego miejsca wychodzą piłkarze po to, aby cieszyć nas swoją grą, no przede wszystkim wynikami. Słuchajcie, w ogóle stadion miejski, ja jestem jako mieszkaniec Wrocławia ze stadionu miejskiego mega dumni, moi drodzy. Słuchajcie, na stadion miejski, bo czasami niektórzy mówią, no co się na tym stadionie dzieje, przecież już się nic nie dzieje. Otóż, moi drodzy, tak się nic nie dzieje, że tutaj przychodzi, tak musimy się nieco schylić, że tutaj przychodzi rocznie prawie 600 tysięcy osób. 600 tysięcy osób. Oczywiście, że 1/3 z tych osób przychodzi w związku z meczami Śląska-Wrocław, ale każde, ja uważam, że każde nowoczesne, europejskie, dumne miasto, które dba o swoją tożsamość, powinno właśnie taki obiekt mieć. I moi drodzy, powiem wam, że dzięki staraniom prezesa Marcina Przychodnego, z którym się przyjaźnie, jeżeli mogę sobie tak pozwolić, ale którego cenię przede wszystkim jako dobrego menadżera, on i jego zespół prawie że spełnili te wszystkie warunki, na które się umówiliśmy. Gdyby nie COVID, to ten obiekt już by na siebie zarabiał. Oczywiście jest jeszcze kredyt do spłaty, za który go postawiliśmy, ale naprawdę ten obiekt może pracować i pracuje i my to tutaj udowadniamy. Tu jest przedszkole na blisko 400 dzieciaków, które zrobiliśmy. Tu się mieszczą firmy. Tutaj, słuchajcie, jest kino samochodowe, o czym za chwilę wam jeszcze powiem. 200 różnych wydarzeń w skali całego roku. Na przykład takie eventy jak festiwal piwa, czy na przykład miałem gdzieś tutaj dla was zapisane takie fajne wydarzenie, które miało miejsce, wystawa roślin. Roślin, która zgromadziła, słuchajcie, 25 tysięcy osób. O jest, wystawa roślin owadożernych. Tak, to miejsce działa. Tu jest, moi drodzy, największy tor gokardowy w Polsce. Tu jest siłownia, tu jest centrum rozrywki, arena gigantów. Tutaj uruchomiliśmy w tym sezonie lodowisko. To jest naprawdę fantastyczne miejsce i ono pracuje, ono cieszy i dlatego ja jestem tutaj dzisiaj, bo pokazuję wam różne ważne i osobliwe miejsca we Wrocławiu. Tak, kropla mi spływa, dziękuję panie Jasiu, kropla mi spływa, bo pada deszcz, a ja jestem, słuchajcie, sam dzisiaj tutaj, także nie będę grał, ale chcę wam przypomnieć to miejsce, ono jest i ono pracuje. Ci wszyscy, którzy mówią, że jest inaczej, po prostu są w gigantycznym błędzie. To niech po prostu przyjdą i się zapoznają z tymi statystykami, bo te statystyki nie biorą się z sufitu ani z nieba. Jestem dzisiaj tutaj w tym miejscu. Moi drodzy, jeżeli chodzi o raport nasz covidowy, krótka statystyka, 33 nowe zakażenia, ponad 300 w kraju, no i ponad 30 tysięcy zrobionych testów. Na świecie już mamy ponad 5 milionów chorych osób. Zobaczymy, jak to się dalej będzie układało. No i słuchajcie, podczas gdy ta krzywa zachorowań, którą wam często pokazywałem, spada w Europie i w Ameryce, co jest ważne, bo pamiętacie, że tam był swego czasu naprawdę dramat, no to niestety takim globalnym centrum pandemii staje się Ameryka Łacińska, szczególnie Brazylia, Meksyk, Peru, Chile, tam naprawdę lawinowo rosną nowe przypadki, no i podobnie Afryka, dlatego trzymamy za nich kciuki, moi drodzy. No dobrze, to co, pokazałem wam stadion, na który was zapraszamy. W ogóle słuchajcie, 29, czyli w przyszłym tygodniu, jest już pierwszy mecz w wznowionych rozgrywkach ligowych. Śląsk, który zajmuje dzisiaj czwartą lokatę, będzie grał z Rakowem Częstochowa. Wygramy, ja wam to mówię, nie obiecuję, ale ja wam to mówię. No i co?
To jest nasza duma, słuchajcie, naprawdę. I to nie jest tak, że to pożera jakieś gigantyczne pieniądze, bo ci wszyscy, którzy chcą być złośliwi wobec miasta, wiecznie to podkreślają. Tak, moi drodzy, nie jest. Dobrze. I teraz znowu wchodzimy do tego miejsca, z którego wychodzą zawodnicy i idziemy, za chwilę się przekonacie, gdzie idziemy. A w międzyczasie kilka informacji z Polski. Jak wygląda odmrażanie rynku lotniczego po pandemii koronawirusa? Słuchajcie, przed nami są takie trzy etapy przywracania ruchu. Najpierw to będzie przywracanie ruchu na połączeniach krajowych. We Wrocławiu także będą połączenia z Warszawą. Pierwsze loty zagraniczne niestety, ale tylko do wybranych krajów europejskich, najprawdopodobniej pod koniec pierwszej dekady lipca. No i moi drodzy, trzeci etap to już znoszenie takie totalne ograniczeń, czyli pojawi się możliwość jakichś lotów transatlantyckich do Azji, do Ameryki Północnej. Kiedy? Niestety nie wiadomo. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem u gospodarzy. Jestem u gospodarzy, gdzie napis głosi cała Polska w cieniu Śląska. Tak jest, cała Polska w cieniu Śląska i nasi piłkarze, oni tutaj czuć ten pot. Oni się tu, słuchajcie, przebierają. Kto tutaj jest? O, Mączyński. Dobra, siądę z Mączyńskim na chwilę, moi drodzy. Siądę na chwilę z Mączyńskim, dobra. Jestem już z Mączyńskim. Moi drodzy, czyli wiemy, jak wygląda to odmrażanie, jeżeli chodzi o loty i połączenia krajowe i zagraniczne, ale tylko do Europy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, moi drodzy, dalej. Słuchajcie, w pierwszej połowie czerwca po 3-miesięcznej przerwie mają zostać otwarte także siłownie, kluby fitness oraz baseny i to zarówno te kryte, jak i te odkryte. Wiecie, że my przygotowujemy na przykład nowe baseny przy naszym aquaparku, nowe baseny, dwa tam powstaną zewnętrzne. Mam nadzieję, że jeszcze uda się w tym sezonie Wam z nich skorzystać. Robimy projekt basenu cały czas na Bochów. Już w tej chwili składamy pozwolenie na budowę. Docelowo będziemy także budować basen na Wilanowskiej. Mam nadzieję, bo sytuacja oczywiście finansowa się niezwykle zmienia. Czyli słuchajcie, moi drodzy, siłownie, kluby fitness i baseny, połowa czerwca czekamy. Przypominam także, że pan minister zdrowia zapowiedział w ostatnich dniach, że no przed wakacjami ruszą klasyczne kina, no i będzie można wreszcie rezerwować wakacje w kraju. No a dzisiaj pan wiceminister Kraska powiedział, no, że w ciągu kilku tygodni najprawdopodobniej zniknie ten obowiązek noszenia maseczek, choć ja nie jestem wcale taki przekonany i generalnie bym uważał. Dobra, Curyk, wracamy, moi drodzy, do Wrocławia. Jak wygląda Wrocław w tym czasie? W poniedziałek otwieramy wszystkie nasze szkoły podstawowe. W sumie to jest 80 placówek. Już dzisiaj kłaniam się nisko wszystkim dyrektorom naszych szkół, wszystkim nauczycielom. Jesteście kochani. Ja jestem zawsze z nauczycielami i nikt nas, moi drodzy, nie rozdzieli. Słuchajcie, do pracy z uczniami w szkołach wróci ponad 1100 nauczycieli, czyli 21% całej kadry. Patrzcie, jak duża jest ta rodzina nauczycielska we Wrocławiu. A 80% z kolei pracowników obsługi i administracji. Ale to wcale nie znaczy, że pozostali będą się lenić. Oni się nie lenią. Jak ktoś mówi, że nauczyciele czy w żłobkach, czy w przedszkolach, czy w szkołach nie pracują, to się myli. Oni siedzą, naprawdę przygotowują się do trudnych zajęć, które są prowadzone zdalnie. To jest jeszcze większe wyzwanie dla nauczycieli, którzy przecież funkcjonują w warunkach takiej bardzo klasycznej szkoły polskiej. Także wielki szacun dla nauczycieli. Myślę, że zresztą wszyscy, wy, rodzice, opiekunowie, odczuliście, jak ważne są takie miejsca. Właśnie to dłuższe przebywanie z naszymi milusińskimi w domu, myślę, że jeszcze bardziej nam uzmysłowiło, jak oni po prostu wiele dla nas robią. Słuchajcie, na 15 tysięcy uczniów w klasach 1-3, zgodnie zresztą z waszymi zgłoszonymi deklaracjami, chce skorzystać no, niecałe 2 tysiące uczniów. W poniedziałek dokładnie będziemy wiedzieli, jak to wygląda, jak się ma to faktyczne przyjście do deklaracji, bo przecież w żłobkach i w przedszkolach także pojawiło się dużo mniej dzieci niż było złożonych deklaracji. Ale ja się o to nie obrażam, bo sytuacja
pracy jest przecież dynamiczna i absolutnie zrozumiała. I słuchajcie, wiemy też, jak wielu uczniów klas ósmych, chce skorzystać z konsultacji w szkołach. Prawie 400 dzieciaków, czyli 32% ósmoklasistów z 65 szkół. Tak jest, nauczyciele dziękują, a my dziękujemy jeszcze raz nauczycielom. Czy będę kandydował na prezydenta RP? Nie, nie będę, pani Agnieszko, nigdy w życiu, bo mi się podoba Wrocław. Dobrze, kochani, ale teraz dalej na serio. Wracając do przedszkoli i żłobków, słuchajcie, taka garść statystyk. W zeszłym tygodniu mieliśmy między 700 a 800, a 900, przepraszam, dzieciaków. Później to się zaczęło zwiększać na koniec tygodnia, prawie 1400. I słuchajcie, z takich jeszcze edukacyjnych tematów, to chcę powiedzieć, że od poniedziałku startujemy z bezpłatnymi konsultacjami online z języka angielskiego, polskiego i matematyki. No one będą prowadzone przez mentorów Akademii Talentów i Uzgodnień. Te konsultacje odbywają się w ramach takiego programu, który uruchomiliśmy, zdalny egzamin ósmoklasisty. Szczegóły są na stronie wrocław.pl. Moi drodzy rodzice, opiekunowie, pamiętajcie o tym. Słuchajcie, teraz sprawy urzędowe, ale sprawy urzędowe omówimy w innym pomieszczeniu. Na chwilę to tutaj wezmę. Gdzie my tu idziemy? Tu jest coach. Coach, tu jest coach, czyli szef drużyny. Słuchajcie, tutaj się odbywają odprawy. No to ja z wami dzisiaj zrobię odprawę. Tak, będę się pojawiał na meczach piłkarek, bo w Śląsku Wrocław zainstalowaliśmy sekcję dziewcząt, żeńską. Bardzo jestem z tego dumny. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które to zrobiło. Ja uważam, że to powinien być standard, że każdy klub ekstraligowy ma sekcję także żeńską. Ja kocham dziewczyny z AZS-u, mam nadzieję, że one też mnie chociaż trochę kochają i będę przychodził na ich mecze, tylko niech o mnie pamiętają. Tutaj coach rysuje na tej tablicy, zapewne rysuje taktykę meczu. No a tutaj jest oczywiście Lawiczka, czyli i jego cały team trenerski. Kogo my tutaj mamy? No to myślę, że kojarzycie niektórych panów. To jest Lewy Apostoł, tak? To jest chyba Żmuda, jak dobrze widzę. No, to jest rok 2012 i oczywiście Mistrzostwo Polski. Tak, tu jest Tarasiewicz obok, tu jest trener Pawłowski. No i właśnie, dobra, słuchajcie, moi drodzy, tak wygląda pokój trenera. No to skoro jesteśmy w pokoju trenera, no to lecimy dalej z najważniejszymi informacjami. W poniedziałek, kochani, otwieramy Centrum Obsługi Podatnika. W poniedziałek otwieramy Centrum Obsługi Podatnika przy ulicy Kotlarskiej 41. Tak jest świetnie. Centrum to będzie czynne od 8 do 15:15. Zapraszamy wszystkich tych, którzy muszą coś załatwić. Także od poniedziałku otwieramy dla klientów zarząd geodezji, kartografii i katastru miejskiego przy ulicy Komera. Jeżeli macie tam z kolei potrzebę skorzystać, to zapraszam. Tutaj w międzyczasie pan Darek pyta, kiedy kibice na stadionie. No, kochani, to wszystko zależy od rządu. To wszystko zależy od rządu i od tego, kiedy na to się zdecyduje. My się wówczas szybko przygotujemy. No i moi drodzy, pamiętacie, mówiłem wam o tym, że powołaliśmy do życia takie Wrocławskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Tam z kolei wejdziecie do tego centrum od ulicy Kuźniczej, ale oczywiście także polecam, może przede wszystkim polecam kontakt zdalny. Dotychczas, słuchajcie, z tego kontaktu skorzystało już ponad 1000 przedsiębiorców, którzy szukają, moi drodzy, wsparcia. Dobrze, to jest to, co robimy, jak odbrażamy Wrocław. Wróćmy na moment, słuchajcie, do tematów stadionowych, moi kochani, bo wiecie, co my tutaj zrobiliśmy ostatnio i za to także dziękuję i prezesowi Przychodnemu i pani prezes Kole, i Maćkowi Klusem, panu dyrektorowi. Słuchajcie, zrobiliśmy tutaj kino samochodowe. Kino samochodowe jest we Wrocławiu. I to jest chyba największy ekran w Europie. 1500 metrów kwadratowych. Słuchajcie, wczoraj był komplet. Seanse są w piątki i w soboty o godzinie 22, a później jest seans o godzinie 0:30. Słuchajcie, wczoraj było 170 aut. Full. Także, kochani, jeżeli nie macie gdzie spędzić randki, albo jeżeli nie chcecie iść na film, tylko do kina,
To jest idealne miejsce. To jest idealne miejsce. Jeżeli ktoś nie lubi chodzić na film, tylko do kina i nie ma gdzie spędzić randki, to wystarczy wsiąść w samochód i przyjechać. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 22 chyba jest ten film Nowszy Model z Zetą Jones, tak? A o godzinie 0:30 John Wicks, tak? A to jest Keanu Reeves, myślę, że panie niektóre pamiętają. Taki gościu, któremu coś zrobili z psem i on się mści później, tak? Także słuchajcie, obejrzyjcie, przyjedźcie tutaj, naprawdę. Wczoraj się tutaj sprzedały te wszystkie bilety. A wiecie, jak zrobiliśmy z odsłuchem? Jest tak, że kupiliśmy antenę, mamy swoją falę w radiu, ustawiacie radio na częstotliwości 88,1 i słuchacie po prostu tego filmu. Super historia. Wiem, że mieszkańcy Maślic, których bardzo serdecznie pozdrawiam, wiem, że oglądali także z domów, także największy ekran w Europie, tylko we Wrocławiu, bo my tak się staramy wypełniać tego typu miejsca, właśnie żeby one, moi drodzy, pracowały. Dobra, zamykamy stadion, ale jeżeli chcecie się poczuć jak w Stanach Zjednoczonych, takim dobrym samochodowym kinie, to zapraszamy Was na miejski stadion. Ja wszystkim pracownikom i zarządowi dziękuję, bo to naprawdę wyśmienici ludzie, wspaniali ludzie, z których jestem dumny i robią fajną robotę. Kochani, pytaliście o zoo, to chcę Wam króciutki raport złożyć. Otóż w pierwszym dniu otwarcia naszego 40 zł. Pan Darek pyta, ile bilety na, jak rozumiem, pan pyta o bilety tutaj do kina samochodowego, 40 zł. A słuchajcie, można sobie popcorn na przykład zamówić. A wiecie, jak się zamawia? Musicie włączyć światła awaryjne. Wówczas to jest sygnał dla załogi, dla obsługi, że ma podejść, nie przeszkadzając innym i że wy coś chcecie sobie zamówić do picia czy do jedzenia. Fajna, naprawdę fajna historia. Dobra, czyli do zoo przyszło 600 osób, ale kochani, przychodźcie, bo zwierzątka czekają. Pytacie o Wyspę Słodową. Trochę czekaliśmy. Ja wiem, że są restauratorzy, że oni się też tam nie cierpliwią, dlatego otwieramy Wyspę Słodową. Moi drodzy, ja trzymałem tą wyspę przez moment zamkniętą dłużej, bo zależało mi, abyśmy nie spotykali się w miejscach i nie generowali dużego ruchu. A niestety wiecie, że wyspa jest w ogóle cudownym miejscem, jest w ogóle jakby fantastycznym miejscem spotkań na wrocławskiej mapie, ale no, chodziło o to, aby w tym szczególnym czasie jednak nie robić nadmiernych liczby osób ją odwiedzających, dlatego ta decyzja o tym, żeby jednak ją trochę dłużej podtrzymać zamkniętą, ale już ją, moi drodzy, otwieramy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na Maślicach, a już stąd już całkiem blisko do naszej nowej inwestycji. Powiem Wam, że jest duża szansa, że podpiszemy umowę z wykonawcą, którego wyłoniliśmy w przetargu, czyli obwodnica Leśnic, zadanie o wartości prawie 190 milionów złotych. To jest dla tych wszystkich, dedykuję to tym wszystkim, którzy mówią, że we Wrocławiu nie robi się ulic, dróg, że się tylko dba o pieszych i o rowerzystów. Skądinąd rowerzyści mówią, że się o nich nie dba, piesi mówią, że się o nich nie dba, o nikogo się nie dba. Słuchajcie, ta gra interesów jest naprawdę niezwykła. Nieważne, to nie jest czas i miejsce, aby o tym mówić. Z całą pewnością obwodnica Leśnicy, to zadanie, mam nadzieję, że zrobimy do połowy 2022. Pojedziemy, będzie super, będziecie, słuchajcie, popatrzcie, tak będzie wyglądała. W takim standardzie zrobimy drogę z Pilczyc. Spilczyć właśnie do nowego szpitala, a właściwie za chwilę nowych szpitali, bo mam nadzieję, że powstanie tam nowy szpital onkologiczny, także naprzeciwko dzisiaj istniejącego przy Nila Fildorfa. Czyli tak się poszerzy nam ta ulica. Dobrze, kochani. Na marginesie to jest ponad 4 km nowej drogi, 6 km ścieżek rowerowych, nasadzenia, ekrany, wszystko tam, moi drodzy, będzie. Dobra, z inwestycyjnych rzeczy to chcę Wam jeszcze pokazać, jak wygląda postęp prac, jeżeli chodzi o drogę wojewódzką 342, czyli to jest do Obornik Śląskich, ulica Pęgowska, ulica Obornicka. Tutaj już pozostaje nam do wylania ostatnia warstwa asfaltu, na niektórych oczywiście odcinkach i tam już finiszujemy, ale tu mam, bardzo proszę,
Tu jest kolejny odcinek. Z kolei właśnie na ulicy Zajączkowskiej powstało w ostatnich dniach już 800 metrów ścieżki rowerowej. No i w ogóle to całe zadanie, czyli ten wylot z Wrocławia obronicką w stronę Obornik Śląskich, to jest zadanie warte, moi drodzy, ponad 75 milionów złotych. Tak jest, pan Darek pisze, że jeszcze nikt nikomu, albo inaczej, nikt wszystkim nie dogodził, bo niektórym można, ale wszystkim się rodzy nie da. Dobrze, lećmy dalej. Co my tutaj mamy? Aha, no wiecie, że tam się kończy ta ścieżka rowerowa w stronę dworca głównego. To jest ulicami Krasińskiego, tam fragmentem Podwala, Komuny Paryskiej, no i wreszcie ulicą Dworcową. Myślę, że to jest naprawdę taka bardzo istotna zmiana dla rowerzystów, którzy mam nadzieję, że będą z niej korzystać. Także widzicie, pokazuję wam, robiąc ten przegląd inwestycji, pokazuję wam, że o wszystkim pamiętamy. Pamiętamy o tych, którzy korzystają z aut, choć nie możemy przesadzać. Tak? Wskaźnik 800 aut na 1000 mieszkańców jest po prostu nie do udźwignięcia przez ten historyczny układ drogowy. To trzeba po prostu zrozumieć. W związku z tym ci wszyscy panowie, którzy mają w tle swojego zdjęcia profilowego na Facebooku fajne BMW-ki, muszą się z tym niestety pogodzić, moi drodzy. Musi być priorytet dla komunikacji publicznej, ponieważ no, nie stać nas na to, aby nasz historyczny układ drogowy po prostu udźwignął taki ruch. I to nie jest, widzimisię, sutryka, tylko po prostu takie są fakty. No, pokazujemy wam też, że na Probusa już powoli kończymy. Tak? Przypominam wam, kochani, że tutaj całą ulicę przebudowujemy wraz z chodnikami, nowa nawierzchnia, także instalacja wodna, kanalizacja. No, koszty inwestycji to jest 700 tysięcy złotych. No i moi drodzy, coś co mnie akurat cieszy, bo jestem w ogóle podjarany, jeżeli chodzi o remonty torowisk, tych jest bardzo dużo. Tak właśnie laliśmy betony, czyli zalewaliśmy betonami nowo położone torowiska, rozjazdy, zwrotnice w ramach naszej rewolucji torowej, którą prowadzi prezes MPK Krzysztof Balawejter, całemu zespołowi, Krzysiek, tobie przede wszystkim bardzo naprawdę dziękuję za to, co robicie. Dobrze, żeby to wszystko mogło się oczywiście odbyć, chodźmy jeszcze na chwilę do szatni, co? Żeby to wszystko się mogło odbyć, to musimy, moi drodzy, płacić podatki, także ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą, pamiętajcie, dokonać korekty, możecie zapłacić podatki, a jednocześnie możecie wspomóc wrocławskie organizacje pozarządowe, którym możemy przekazać 1% należnego podatku. Dobra, idziemy dalej. Patrzył, czy się o coś nie potknę. Co my tu mamy? Aha, pytacie o rower miejski. Moi drodzy, rzeczywiście no, firma Nextbike w całej zresztą Polsce przeżywa pewne trudności, ale dokonuje restrukturyzacji swojego przedsięwzięcia biznesowego. Myślę, że wszystko będzie w porządku i dostałem od nich ostatnio pismo, że wszystko jest ok, nawet jeżeli będą jakieś zmiany w strukturze firmy, to nie grozi to temu, że nie wiem, nagle właśnie rowery znikną z wrocławskich ulic. To tu oczywiście można się pomasować, tak? Jak już jesteśmy po wszystkim, to tutaj zawodnicy kładą się, a masażyści ich naprawiają. Dobra, moi drodzy, czyli o Nextbike'u wam powiedziałem. Co tu jeszcze chciałbym wam powiedzieć? A w ogóle, kurczę, jak jesteśmy na stadionie, to powinienem powiedzieć, że właśnie tutaj w tym roku miały się odbyć dwa fajne koncerty. Kings of Leon i Podsiadło. No niestety się nie odbędą, ale rozmawiamy z nimi, aby te koncerty przenieść. Każdy koncert miał wypełnić arenę po brzegi. Miało być tutaj od 15 do 30 tysięcy was, mam nadzieję. No ale dobrze, będziemy nad tym pracować. Dobra, powiedziałem wam o tym, że ruszamy za tydzień tutaj z meczem, na razie bez kibiców, z Rakowem Częstochowa. Trzymamy kciuki za Śląsk Wrocław. Słuchajcie, ale takich ciekawostek, jak służy stadion? No właśnie, już za chwilę będzie sucha, bo mam coś. Jak służy stadion? No na przykład stadion służy temu także, że w poniedziałek tutaj odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, tak? Ponieważ właśnie to jest duże miejsce, można zapewnić odpowiednie warunki sanitarne i tutaj na stadionie miejskim będzie wybierany, jeżeli dobrze pamiętam, spośród czterech kandydatów, za wszystkich trzymamy kciuki, będzie wybierany rektor, także mojej alma mater, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie ukłony dla pana profesora
dla pana profesora Kiełba, który został rektorem Akademii Muzycznej, dla pana profesora Piotra Ponikowskiego, został rektorem Uniwersytetu Medycznego, bo jesteśmy właśnie w czasach wymiany, że tak powiem, i wyborów na uczelni, tylko że tam wybory wyglądają na serio, a nie tak jak u nas chciano zrobić 10 maja. No dobrze, kochani. I to chyba właściwie z tych najważniejszych rzeczy tyle, żeby was też przy sobocie jakoś tam bardzo nie męczyć. Chodźcie jeszcze tutaj na chwilę do szatni, jeżeli mogę was prosić. Ktoś tam pyta o suchara. No to, to jest taki suchar, że pyta żona męża: kochanie, kochanie, czy pamiętałeś o moich urodzinach? Mąż odpowiada: no pamiętałem. A co mi kupiłeś na urodziny? Mąż mówi: no to wyjrzyj przez okno. Ona wygląda przez to okno, a mąż do niej mówi: no i widzisz tego czarnego Mercedesa? Ona już taka szczęśliwa: no widzę. No to właśnie w takim kolorze kupiłem ci pończochy. O, to jest jakiś taki tego, wyjątkowo złośliwy był ten mąż, co? No, kochani, także jeszcze raz, cała Polska, w tym Śląska, tutaj się drużyna przebiera przed meczem i po meczu, każdy ma swoją przygodę. Zresztą słuchajcie, Stadion Miejski we Wrocławiu można zwiedzać wiele zorganizowanych grup zwiedza i wówczas właśnie tą kuchnię tutaj możemy sobie spenetrować, możemy poznać, także... Pan lubi szatnię, czy pani Małgosia pisze, nie jakoś tam specjalnie, tak, ale znam fajniejsze miejsca niż szatnie, ale moi drodzy, ale tutaj, pani Beata mówi, że suchar życiowy, tak, tak, sobota będziemy odpoczywać, no właśnie, tak wygląda filozofia pracy klubu WKS Śląsk Wrocław, zwycięstwo, na to mocno liczymy, jakość, quality, radość, joy, pragnienie, desire, tutaj mamy jedność, team unity, no i odpowiedzialność oczywiście, szacunek, respekt, motywacja, motivation, no i oczywiście dyscyplina, no i ciężka praca, no i komunikacja jest szalenie ważna, dlatego ja się z wami komunikuję, dlatego ja się z wami spotykam, dlatego ja tłumaczę też pewne rzeczy, nawet jeżeli to są czasami ciężkie dość zagadnienia, ale wydaje mi się, że moi drodzy warto, aby pokazać, jak działa miasto, co my w tym mieście mamy, dlatego pokazuję wam ostatnio różne nasze obiekty, miejsca. Wydaje mi się, że za każdym razem jesteśmy w kolejnym fantastycznym miejscu, w kolejnej fantastycznej przestrzeni miasta. To wszystko tworzy miasto. Jakby tego nie było, to byśmy nie byli miastem. Dlatego w mieście muszą być tramwaje, autobusy, musi być stadion miejski, musi być, nie wiem, dobry klub piłkarski, musi być gospodarka, o którą teraz wspólnie próbujemy zadbać. To jest istota miasta. No i wreszcie ludzie, może przede wszystkim ludzie, którzy wzajemnie rozumieją swoje potrzeby, którzy nie są egoistami, którzy się szanują, ale także którzy, no właśnie, bo ta filozofia pracy klubu to jest także nasza filozofia, tutaj nasza miejska filozofia, ta odpowiedzialność, która się znajduje, jak zobaczycie raz jeszcze, ta odpowiedzialność, która znajduje się na samym środku, to my dzisiaj tu jesteśmy, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miasto, nie tylko ja, bo ja kiedyś odejdę i będę jednym z was, dalej jestem jednym z was, czy cały czas jestem jednym z was, ale w sensie będę po prostu zwykłym mieszkańcem, tak? W jak najlepszym tego słowa znaczeniu, tak? Nie mającym może istotnego wpływu na to instytucjonalne miasto, ale ta odpowiedzialność ze mnie nigdy nie zejdzie, tak jak i wy powinniście w sobie tę odpowiedzialność mieć, czyli powinniśmy rozumieć, że być może przed nami czas trudny, czas, kiedy będzie trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować, bo pieniędzy będzie mniej. O tym mówiłem właśnie przed chwilą w tym programie w TVN24, gdzie jeżeli się spełni niestety czarny scenariusz, może to oznaczać, że będziemy mieli mniejsze dochody w tym roku, a nawet 500 000 zł. To jest bardzo dużo. To znaczy, że coś się nie zadzieje po prostu. I to znaczy, że będzie trzeba to przyjąć, zrozumieć. Kochani, no to co? Musimy chyba wychodzić z szatni, bo jest godzina, myślę... No tak, jest godzina 19. Chodźmy jeszcze, wyjdziemy w takim razie. No... Było naprawdę niesamowicie, było fantastycznie. Fajnie, że się mogłem z wami spotkać. No i słuchajcie, no tam już jest wyjście, w związku z tym ja wychodzę. Dziękuję wam za wszystko. Mam nadzieję, że ten taki tryb, że spotykamy się co 2 dni, jest ok. To oznacza, że jutro daję wam spokój.
odpocznijcie ode mnie, a zobaczymy się w poniedziałek. Zobaczymy się po prostu w poniedziałek. Także niech żyje Polska, niech żyje Wrocław. No i odpocznijcie troszeczkę i dbajcie o siebie, naprawdę. To jeszcze nie koniec wszystkiego. Musimy cały czas teraz troszczyć się o siebie i uważać na siebie, dobrze? Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się, pa, pa.